Nie możemy przede wszystkim poprzeć rozwiązań, które zamiast zrównoważonych rozwiązań i prawdziwego kompromisu miast przyczynić się do dobrego funkcjonowania jednolitego rynku. Ono zakłada takie restrykcyjne, nieproporcjonalne i protekcjonistyczne środki. Prowadzono te działania wobec wykonujących kabotaż. Wyłączenia to są restrykcje. No jak można wyłączyć przedsiębiorcę poprzez wyłączenie samochodu, nie kierowcy, ale samochodu z operacji gospodarczych. Samochód będzie musiał czekać 5 dni, żeby znowu mógł pracować. To jest niespotykane rozwiązanie i dlatego sprzeciwialiśmy się, jak powiedziałem, nie byliśmy jedyni.